Ten odcinek Gry Sława powstał w dość niezwykły sposób. Jest to zapis naszego nadawania na żywo podczas piątej edycji Retrosfery. I mówimy w tym odcinku głównie o naszych retro wspomnieniach. Wobec tego zapraszam po oklaskach i naszym pięknym intrze. Raz, dwa! Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na nietypowym niezwykle odcinku Gry Sława, który jest nadawany także na żywo w sali stropowej Brzeskiego Ratusza z okazji imprezy zwaną Retrosferą. Piąta edycja. Jestem w znakomitym towarzystwie cudownej publiczności. Dziękuję serdecznie, że tutaj w ogóle jesteście. Brawa dla was. Brawo dla was, tak. Oraz, jak pewnie wiecie, Grysław jest to audycja, w której sławione są gry i są ze mną dwie osoby, te gry również sławiące. Oczywiście jest wasz ulubiony Andrzej Muzyczuk. Oraz największy znawca VR-u w Polsce, Łukasz Simplex Prost. I moi drodzy, tematem tego odcinka, który pojawi się także, jest teraz chyba nadawany na żywo na kanale Retrosfery, ale pojawi się także normalnie pewnie w tygodniu jako odcinek Gry Sława, nietypowy, ale zawsze. Teraz mówię do kamery tutaj, do kamery. Tutaj jest ptaszek. Tutaj jest ptaszek, tak. I tematem będą nasze wspomnienia. Jako że jesteśmy na imprezie Retrosfera, to będziemy mówić o naszych początkach związanych z grami. Będziemy wspominać dawne czasy w trzech, można powiedzieć, pokoleniach. Ja tu jestem chyba najstarszą osobą z naszej trójki. Simplexie, ty jesteś który rocznik? 8-1. Czyli drugi czyli no już 40 lat, 40 lat minęło. Ja akurat kilka dni temu był mojej urodziny, także skończyłem 42 lata, dziękuję. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego, tak? Moje imię jest odpowiedzią na wszechświat, na mi całą resztę, jak to szło? No. Nie, teraz ci nie powiem, ale to z Holistycznej Agencji Detektywistycznej było, więc jesteś odpowiedzią na cały. Więc moi drodzy, 50, 42 i 18. Nieprawda. I będziemy wspominać swoje początki z grami i zastanawiać się, czy jest coś takiego jak retro, jak każdy z nas inaczej to retro odbiera. No i tyle by było tytułem wstępu. Teraz oddaję już jeden mikrofon, oddaję Łukaszowi, a Andrzej zacznie mówić dalej. Oczywiście. Ja jeszcze dziękuję i witam drodzy widzowie, drodzy słuchacze. No to tak, moja historia retro. Oj, długa ta historia retro, bo ja mam tej historii... No, trzy etapy takie mniej więcej z młodości. Najprościej powiedziawszy, wszystko co się świeciło, mi przyciągało, wszystko co było podłączone do prądu mi przyciągało. W młodości pierwsze co to, zrzuciłem telewizor mając 2 lata, a wiecie, wtedy telewizory drogie były. Tato był bardzo szczęśliwy, że nie mógł telewizję oglądać. Więc już pierwszy telewizor zepsuty na wieku 2 lat był. Już było to zrobione, trochę jeszcze denerwuję, więc wiecie, zaraz będzie lepiej. No właśnie, no tak bywa. No i co się później wydarzyło? Wydarzyło się to, że kiedyś widziałem oczywiście w telewizji reklamy Pegasusa, bo to lata 90. Widziałem w telewizji reklamy pierwszych PC-tów, oczywiście ceny kosmiczne, technologia kosmiczna, nie było możliwości, żebym na początku lat 90. taki sklep posiadać, ale już parę lat później, już byłem troszkę bardziej świadomą osobą, w szkole były pierwsze PC-ty, czy to już były stare PC-ty, ale dla mnie były pierwsze i mam taką krótką przygodę z... panem, który był pedagogiem w szkole, on był również informatykiem. Ja się go bałem strasznie tego pana, był taki... Pan Mirek Czopan, swoją drogą, którego bardzo pozdrawiam. On był taki, wiecie, postawny facet i przy okazji nie tylko się zajmował właśnie sprawami szkolnymi, ale właśnie zajmował się również informatyką. I jak widziałem pierwsze dyskietki, naleśniki, są nawet na sali w Commodore 64, no to już, to wiecie, takie coś nowego. W ogóle technologia taka, że możemy mieć treść na czymś innym niż w telewizji, tak po prostu.
możemy mieć co chcemy, wygenerować to całkowicie wyśnione światy i mieć je interaktywne. To było coś, co niesamowite dla mnie to było, nie do pojęcia. A jeszcze kilka lat później, no, rok czy dwa lata później już miałem swojego pierwszego Pegasa, to jest ciekawa historia. Uwaga, będę trochę przynudzał. Pierwszy Pegasus u mnie, że kiedyś chyba na pierwszym Gryzawie o tym opowiadałem, zostawiłem mojego brata, dzisiaj na sali jest do pomocy mój najmłodszy brat, Adam, pozdrawiam go. Adaś, gdzieś tam jesteś. Młodszy brat ode mnie o 3 lata. Dostaliśmy od taty kasę, powiedział, idźcie kupcie na targowisko sobie Pegasus. Oczywiście to nie był Pegasus taki fajny, tylko taka tamska, chińska technologia. O nazwie, nie wiem, czy ktoś was miał Pegasus od młodości, BS500, taki czarny, średniej dobrej jakości, ale to nie było kompletnie ważne, zupełnie. No i oczywiście tak, targowisko od godziny 8 czynne, ja już o 6 rano warowałem pod tym targowiskiem. Od razu, tylko ojciec z domu wyszedł, klucze przekręcił, ja już od razu na ten. Gotowy, brata oczywiście z sobą pociągnąłem, niedaleko targowisko, brzegu jest wszystko blisko, wiecie. Zostawiłem brata w parku. On rozpłakany tam siedział. Ja poleciałem tego Pegasusa raz, zamknięte wszystko, wróciłem, uspokoiłem go drugi raz, wracam z tym Pegasusem do domu i później ja się rozpłakałem, bo ja nie wiedziałem, jak go podłączyć do telewizora. I musiał specjalnie przyjść kolega. Oczywiście mój brat się poskarżył ojcu, więc ja miałem karę na dzień dobry. Więc wiecie, no nie fajnie było, ale pierwszy Pegasus i pierwsze Super Mario na Pegasusa, czyli NES-a, no to było coś takiego, wiecie, to odmieniło moje życie. I to naprawdę odmieniło, bo wydaje mi się, że dzięki temu, że już miałem ten pierwszy sprzęt, to zobaczyłem, jak to wszystko działa i że to można mieć po prostu w domu, tak najnormalniej. Każdy może się tym sprzętem cieszyć. Wtedy bodajże to był koszt 50 zł. Mieliśmy swoje Nintendo w domu. No bo kto mógł wiedzieć, że Nintendo nie było w Polsce? Dla mnie było na targowisku. Plus jeszcze były importy dyskietek, można było, dyskietek kardyczy oczywiście, można było się tym wymieniać. Mariusze, który gdzieś tutaj też krąży, on niedaleko mnie, nie do dzisiaj zresztą mieszka niedaleko, więc jest skazany na mnie przez całe życie. I my się tak wymienialiśmy się tymi kartridżami. No ta, wiecie, cała się scena by tworzyła taka, jak osoby starsze ode mnie wymieniały się na giełdzie kasetami na Commodore 64, czy dyskietkami na Amiga, tak ja na podwórku z kolegami, czy chodziliśmy razem na targowisko, wymienialiśmy się kartridżami na Pegasusa. Chcieliśmy dostać na przykład, wiecie, myśleliśmy, że na Pegasusa będą w ogóle jakieś super gry jeszcze, nie wiem, GTA wyjdzie kiedyś. Teraz może jakieś porty mogłyby wyjść, ale wtedy, wiecie, no, czy Final Fantasy, milion podróbek Mortal Kombat, no cudowna rzecz. Ten Pegasus dla mnie jest na tyle ważny, że do dzisiaj, oczywiście tu kilka Pegasusów musi być, zresztą już zostałem parę dni temu zastopowany, bo chciałem całą taką, tak 6-7 różnych rzucić, żeby wiecie, żeby było fajnie. No i niestety nie ma fajnie, bo już telewizorów nie może puścić. No i taki początek mój był grania, oczywiście PC-ty później się pojawiły, ale o tym zaraz wam powiem, bo jeszcze mam tak z 5 historii różnych. Proszę, Ryszard. Ja tylko powiem, teraz będzie mówić Łukasz z pozycji od osoby odrobinę starszej i nie od nas z miasta. Tak jest, ale ja teraz jestem z mojego miasteczka, z Sanoka, koło 400 tysięcy mieszkańców. W ogóle polecam Sanok, tam jest Muzeum Beksińskiego między innymi. Może powiesz anegdotkę o szwejku, czy... Powiem tylko tyle, że jest taki moment w Wojaku Szwejku, że akcja dzieje się w Sanoku, a resztę, jak chcecie wiedzieć, co było dalej, to przeczytacie sobie przygody dobrego Wojaka Szwejka. No. Dobrze, to widzę w ogóle, że jesteśmy tutaj z trzech różnych dekad, czyli 70, 80, 90, tak? Dobrze myślę? Tak. Aha, prawie, dobrze. Więc jeśli chodzi o NES-a, to ja miałem styczność, to ciekawe, z oryginalnym amerykańskim. Wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałem, że to jest amerykański NES, bo kolega, ojciec kolegi pod koniec lat 80. był w Stanach i przywiózł stamtąd NES-a. I ja grałem, pamiętam Duck Hunt, pamiętam Mario i pamiętam jakąś grę o siłowaniu się na rękę, której tylko widziałem kartridż, bo nigdy go nie włączyli. I pamiętam tylko, że właśnie na kartridżu był obrazek z takimi osiłkami, którzy się siłują. Jak ktoś kojarzy grę o siłowaniu się na rękę... Nie, boks. Siłowanie się na rękę. Ale może, wiecie, to było tak dawno, że... Wrestling. Być może. Tak. Pamiętam też w ogóle z harcówki, też z lat 80. jakieś international karate, jakieś tam przebłyski pamięci, że tam byłem, w jakimś spektrumie to widziałem. A jeśli chodzi o moje własne doświadczenia z moim własnym komputerem, to gdzieś na początku lat 90. Dostałem Atari od moich rodziców, mimo że chciałem mieć bardzo Komodorka, bo moi koledzy też mieli Komodorka, ale mój ojciec twierdził, że on wszedł do sklepu i gość mu powiedział, że właśnie przed chwilą ktoś wyniósł ostatni Komodorę i ma tylko Atari.
i mój ojciec wziął Atari. Ja przypuszczam, że takim powiedział po prostu, żebym nie płakał, ale już trudno, miałem Atari. Kupowało się oczywiście Top Secret, Secret Service, to były wtedy te gazety, których się żyło, oglądało się screenshoty, marzyło się o komputerach lepszych niż Atari. No nie oszukujmy się, ale w latach 90. na początku już to, że Atari było tak naprawdę złomem troszkę. I jeśli ktoś jest taki, tak stary jak ja albo Rysław, to pamięta pewnie raporty z Oblężonego Miasta, które były w Top Secrecie i tam właśnie podawali takie brutalne prawdy. Na przykład, że na Atari już nikt nie robi gier poza Polską na przykład, bo tak było. Później udało mi się, później miałem Amigę 600 i to też był bardzo fajny komputer i to w ogóle pamiętam, że próbowaliśmy z jakimś kolegą Adrianem, pewnie nas nie słucha, ale pozdrawiam, stworzyć grę. On w ogóle programował w Amosie. On miał w ogóle wcześniej komputer 64 i pokazywał mi na przykład, jak on jako taki, nie wiem, no, 10-letni chłopak programował jakieś takie duszki, sprite, że joystickiem sterował duszkiem, który chodził po ekranie. On to zaprogramował. No dla mnie to był jakimś bogiem po prostu programowania, hackermanem na swoich czasów. Z tą Amigę miałem, ale jak ja miałem tę Amigę, to już tak naprawdę pecety zaczynały rządzić. Amiga też była... Jak się żyje w małym miasteczku i nie jest się bardzo bogatym człowiekiem, to zawsze ma się tą poprzednią generację i się marzy o następnej. Więc najpierw miałem Atari, jak już Atari było martwe i marzyłem o Amidze, jak kupiłem Amigę, to potem zacząłem marzyć o pececie. No. No i koniec końców w 96 roku moja babcia, świętej pamięci, postanowiła kupić mi komputer do nauki. No i wiadomo. Komputer kosztował chyba 4300 ówczesnych złotych, więc dużo. Do dzisiaj pamiętam jego konfigurację, teraz nie będę zanudzał, ale no to Pentium 100, 16 MB RAM-u, karta grafiki S3 Trio, dysk chyba, nie wiem, 1 GB albo mniej, no karta muzyczna w ogóle z Wavetable. Jak ktoś wie, o co chodzi, to wie, że to był wtedy super wypas, jak się miało kartę z Wavetable. Tak to było. No i monitor oczywiście jakiś tam LG albo 15, bo to był wypas. O, na Boga. Bo to był wypas. I pamiętam, że włączyłem Magic Carpet. Nie, nigdy nie miałem wudu, przyznaję. Moim pierwszym akceleratorem, znaczy miałem kartę S3 Virtual, ale to był decelerator, a nie akcelerator. A człowiek był głupi, nie wiedział po prostu, co jest dobre, co jest złe, bo nie było internetu i nie można było tego łatwo sprawdzić. I miałem też przez chwilę w ogóle procesor Cyrix, bo mi sprzedawca w sklepie powiedział, że prawie tak dobry jak Pentium, a prawie robi wielką różnicę. I na tym mi się Quake nie uruchomił, bo nie było tego koprocesora liczby zmiennoprzecinkowych, FPU. Do dzisiaj to pamiętam tą traumę, więc nie polecam Cyrixów. Firma potem zbankrutowała, czyli karma ją dopadła. A moim pierwszym akceleratorem graficznym była karta Diamond Viper V550, do dzisiaj pamiętam. To była Riva TNT pierwsza. I kupiłem tę kartę za kilkaset złotych i pamiętam do dzisiaj, jak odpaliłem na tej karcie Half-Life'a i tam jest to intro, jak się jedzie kolejką. I ja byłem przekonany, że to jest prerenderowany filmik i po prostu on się skończył i ja tak czekam, co się dzieje, czy gra się zawiesiła. I nagle ruszyłem myszką, przeżyłem szok, bo się okazało, że to jest renderowane w czasie rzeczywistym. Czyli ja przed całą tą kolejkę nie rozglądałem się dookoła, tylko po prostu stałem w jednym miejscu, byłem przekonany, że oglądam filmik. No więc to tak właśnie wyglądało. No i to już tak poszło. Odkąd miałem peceta, to potem oczywiście go cały czas upgrade'owałem, wymieniałem jakieś części. Lata 90., czy nawet 2000 to były takie czasy, kiedy cały ten postęp tak strasznie zapierdzielał, że właściwie komputer po pół roku był przestarzały. No może po roku. Nie jest tak jak dzisiaj, że można kupić komputer dobry i on przez 5 lat tak naprawdę wystarcza. Tak naprawdę trzeba było co kilka miesięcy coś dokupić, a to pamięć, a to dysk, a to kartę graficzną. Pojawiły się akceleratory, najpierw było Voodoo, potem było Voodoo 2, ten Riva TNT, Riva TNT 2, potem GeForce, to tak szło, więc trochę się z tym cieszę, że dożyliśmy takich czasów, że można kupić komputer, mieć taki komfort, spokój ducha, że przez, nie wiem, 4-5 lat on będzie działał i będzie dobrze chodził, będzie pozwalał uruchamiać nam gry. Tak więc te czasy są fajne, ale wspominamy je zawsze przez różowe okulary, a pewne rzeczy są teraz lepsze. Dużo jest gorszych, ale nie wszystko. To teraz ode mnie, a u mnie będzie podróż w czasie, moi drodzy, 44 lata, rok 79. I to też będzie opowieść mało miasteczkowa, no bo z brzegu jestem. Co prawda urodziłem się w Wrocławiu, ale całe życie w brzegu mieszkałem. Tu chodziłem do szkoły, do ogólniaka pierwszego, bo jeszcze nie było drugiego zresztą. Tak dawno temu było. I w 79 roku, tutaj na pewno są osoby z brzegu, które pamiętają studio fotograficzne pana Kafla. No niedawno zamknięte. Niedawno zamknięte. I ono istniało w brzegu w sumie kilkadziesiąt lat. Wcześniej jeszcze ojciec pana Kafla prowadził. Tak, mój tato był od lat przyjacielem kup pana Bieśka.
W 79 roku szliśmy sobie ulicą szarą i burą, jak to lata 70, ja wtedy 6-latek. Weszliśmy do pana Kapla, bo on miał zawsze fajne rzeczy. Miał malutki telewizorek, czarno-biały oczywiście, i do tego na tym malutkim telewizorku zobaczyłem, że lata punkcik. I są takie dwie kreseczki i pan Wiesław miał urządzenie, którym sterował tymi kreseczkami. I one odbijały, i to był Pong, to był klon Ponga, który przybiózł z wycieczki zagranicznej na Węgry, bo można było pojechać w tamtych czasach na przykład do Bułgarii, na Węgry, do Związku Radzieckiego. I w niektórych z państw demoludów można było kupić takie rzeczy właśnie jak klony Ponga, zresztą później produkowane także w Polsce. Oczywiście, jasne. I jak ja to zobaczyłem, to nie wierzyłem, że coś takiego istnieje. To był dla mnie absolutny szok, że mogę kontrolować obiekt znajdujący się na ekranie. W tym w zasadzie momencie moje uczucie do gier zaczęło zakwitać, ale ono zamarło na długi czas, bo nie miałem po prostu dostępu do sprzętów żadnych. W 81-80 roku jeden z kolegów z klasy miał też Ponga i czasami do niego chodziłem pograć. To były szczęśliwe chwile, kiedy mogłem pograć Ponga, aż dopiero, mimo że cały czas interesowałem się rozmaitymi automatami, jak tylko w brzegu się pojawił jakiś cyrk, jakieś wesołe miasteczko z automatami, to od razu trzeba było pójść i pograć. W różnych miastach szukałem, gdzie są salony z automatami. W brzegu, jeśli są tutaj osoby, które znają historię miasta, to może pamiętają, że w BDK-u, czyli w Brzeskim Domu Kultury, teraz jest Centrum Kultury, było takie miejsce wyróżnione na salon dla na flipery. Tak, tak. Były flipery, ale jeszcze takie mechaniczne, bez elektronicznych wskaźników. I były też automaty specjalne, też na poły mechaniczne. Był jeden z automatów taki, że wrzucało się tam, nie pamiętam już ile pieniędzy, ale chyba 2 złote. I można było przeprowadzić rajd bombowy nad miastem. I ten rajd bombowy wyglądał w ten sposób, że w środku automatu był zainstalowany cylinder z namalowanymi elementami, które były podświetlane, i te, które trzeba, w momencie, kiedy trzeba było puścić bomby, naciskało się przyciski i dane miejsce było podświetlane, i tam się bomby czasami się trafiało, czasami nie, ale dla mnie to było fascynujące. Nie było mnie stać, więc głównie patrzyłem na to, jak inni grali, czasami udawało mi się. No ale też właśnie wspomnę tę samą postać, o której powiedział Andrzej, czyli pan Mirek Czopa. To też był kolega mojego taty, który mieszkał w zasadzie naprzeciwko mnie. W 85 roku był jedną z pierwszych osób, które kupiły ZX Spectrum 48 kB. I on mi zaczął pożyczać ten komputer w ogóle. Zawsze na wakacje dostawałem jego ZX Spectrum. No i to były wspaniałe wakacje wtedy. Naprawdę, bo dostawałem w ZX Spectrum mnóstwo gier i to były... I nie było Ryszarda już, no, go nie było. Najgorszy był chyba 86 czy 87 rok, kiedy całe wakacje miałem złamaną rękę i uczyłem się obsługiwać ZX Spectrum jednorącz. To było też pewne wyzwanie, gumową klawiaturę obsługiwać jedną ręką. Natomiast bardzo mile te czasy wspomniałem, chociaż było biednie, było smutno, ponuro, i to jednak ZX Spectrum, później także Commodore 64 u mojego kolegi Rafała i później jeszcze. Czy są tutaj osoby, które pamiętają z brzegu? To jest pytanie do osób, które pamiętają, w latach 80. był klub komputerowy, gdzie się płaciło ileś tam złotych, żeby móc zagrać najpierw na ZX Spectrum, a później na Commodore 64 w Brzeskim Centrum Kultury. I ja wiem, kto to prowadził. Ja to prowadził to pan, który teraz jest szefem kantoru. Tak jest, tak. I on na tym chyba całkiem nieźle się dorobił, na tym salonie. Tam można było wykupić sobie czas 15 minut, pół godziny albo godzina. Jak ktoś był bardzo bogaty, nawet na 2 godziny. I pamiętam, że był tam pan, który, nie, to był 85 rok. Była gra na Commodore 64, która się nazywała Impossible Mission. Bardzo, bardzo trudna gra, rzeczywiście niemożliwa misja. I ten pan przychodził tam, wykupywał 2 godziny, siadał ze słownikiem, miał mały słownik angielski. Ja już się zacząłem w 85 roku uczyć języka angielskiego i coś mu podpowiedziałem temu panu. To był stary człowiek, miał jakieś 30 lat. Wiecie, to był naprawdę.
senior. I on mi pozwolił usiąść i patrzeć, tak z bliska mogłem patrzeć, jak on biera Impossible Mission i czasami jakieś słówko, które akurat przypadkiem znałem, mu podpowiadałem, chociaż tam nie było dużo tekstu w grze. Była tam słynna taka synteza mowy Another visitor stay a while, stay forever. Tylko takim psyczącym... Sidowym. Stay a while, stay forever. A, coś takiego było. W każdym razie ja patrzyłem na to Impossible Mission i też dzięki temu panu mogłem z bliska obserwować rozgrywkę. I do tej pory Impossible Mission to jest jedna z moich absolutnie ulubionych gier, podejrzewam, że w pierwszej książce. No i tak to wyglądało w latach 80. Na początku w 88 mój tato przywiózł z Niemiec Commodore 64, którego używałem przez 3 lata, później sprzedałem go za pierwsze zarobione pieniądze, kupiłem Amiga 500 i to jest ten. O, 16 bitów już nowoczesność. To była klasa maturalna w 91 roku. Czekaj, to nie było tak, że wtedy cały czas grałeś przed maturą? No, nie, właśnie ja specjalnie, jak się zbliżała matura, wiedziałem, po studniówce i po feriach zimowych spakowałem Amigę do kartonu, bo wiedziałem, że inaczej nie znam matury. Masakra. Spakowałem moją Amigę i maturę zdałem. To tak sobie teraz wyobraźcie, że macie, nie wiem, jakiś projekt do zrobienia i wszystkie dobroci, które teraz są, trzeba spakować, rozłączyć, schować na 2 miesiące i trzeba zrobić robotę. Nie wyobrażam sobie tego. To jeszcze były takie czasy, że nie każdy miał na przykład 2 telewizory. Nie, no jasne. Albo tak. Więcej ekranów. U mnie w domu był 1 telewizor. Tak naprawdę do 88 roku byśmy nie mieli w ogóle kolorowego telewizora. Byśmy mieli tylko czarno-biały telewizor z tak zwaną przystawką służącą do zmiany kanałów, bo były 2 programy telewizji. I pierwszy był, jak się włączyło telewizor, poczekało się 5 minut, pojawił się obraz, bo telewizor musiał się nagrzać. Pojawił się czarno-biały obraz, jak się chciało włączyć program drugi, to trzeba było podejść do telewizora, bo nie było żadnych pilotów oczywiście. I był pilot. Bo ja byłem pilotem. Trzeba było wyciągnąć kabel antenowy od telewizora, włożyć go do tak zwanej przystawki. Na tej przystawce ustawić odpowiedni kanał i kabel z przystawki włożyć do telewizora. W ten sposób łapiąc czasami śnieżący obraz drugi. Czasami udawało mi się również złapać telewizję Katowice, gdzie był serial Bonanza i to był szok. Co tu się dzieje? Jakie rzeczy? Akcja. Ja czułem się jak szpieg w zasadzie. Kurczę, Katowice, już to jak obcy kraj. Pozdrawiamy. Taki śnieżący komodorek tutaj gdzieś niedaleko jest. To jest część doświadczenia, że on tak śnieży. A tak naprawdę nie umiem go ustawić, bo ten telewizor jest straszny. Jeden z ostatnich, które nam zostały. A propos tego telewizora od pana Wiesława Kafla, ja nie jestem pewny, czego tutaj na dole nie mam. Bo ja od niego dostałem wszystkie telewizory, które on miał w magazynku swoim. Monitoring jego czarno-biały, jakieś 2 telewizory stare, więc nie wiem, czy to nie jest dokładnie ten, o którym rozmawialiśmy wczoraj, który tam leży z rączką, taki stary telewizor czarno-biały. To może być ten. To możliwe, że to jest jeszcze mój, bo ja miałem tylko Commodore 64, który później chyba... Nie, ja swój sprzedałem. A widzisz, no to może być... Zarobić na Amigę. Słuchaj, jak będę się z tym wywoził wszystkim, oczywiście nie tylko ja, to ja cię go mogę z miłą chęcią oddać. Możesz go wziąć, nie ma problemu. Dodam ci nawet jeszcze 2 monitory do tego ekstra. Jakby ktoś chciał monitor do PC-ta stary, oddam z miłą chęcią. Z miłą chęcią, bo... W tym odcinku, Krzysława, rozdajemy prezenty. Rozdajemy prezenty, tak? Monitor, od razu proszę się... Ale stary i sprawny oczywiście, a monitor akurat mamy dużo, ostatnio dostaliśmy. Więc jakby ktoś chciał, ale mówimy zupełnie... Na serio, tak, to... Jakby ktoś chciał monitor sobie wziąć do domu z podpisem Andrzeja... Okej, możemy... No. To jest dobry deal. Jak za podpis mogę oddać, to z nią chęcią. Dobrze, to... Mam taki 21 cali, 30 kilo waży, jest cudowny, to wiecie. To teraz może, tak? Jak powiedzieliśmy o wspomnieniach sprzętowych, to teraz podzielcie się wspomnieniami grubymi. Aha, i zaczniemy może od Andrzeja, a później Łukasz, a później ja. No dobra, ja o Mario mówiłem, to wiecie, no nie? Generalnie cała biblioteka gier na Pegasusa przeszła przez Pegasusa. W ogóle miałem taką historię, smutną trochę, dla mnie smutną. Wymienialiśmy się na osiedlu w mieście tymi kartridżami. Wiele osób miało gry kupione z różnych miast, wiecie, i też najczęściej było tak, że te naklejki na tych kartridżach to były co innego, na przykład Chip i Dale na naklejce, w środku Batman był na przykład. To jeszcze było dobrze. Bo często było na przykład tak, że było naklejka obiecywała wiele, słynne 9999 w jednym, 3 gry na krzyż w środku są. I na przykład było tak, że dostałem od znajomego złotą piątkę, wiecie, super kartridż, wiecie, te takie porządne gry Codemasters.
I co, na moim średniej jakości bazarowym Pegasusie one nie działały. Ja z ojcem za rękę zapłakany do kolegi reklamacja, nie? A on przychodzi, pokazuje, że ma Pegasusa, wszystko działa. No i co mu zrobić? Nic się nie zrobi. I trochę smutek był z tym Pegasusem, ale... Później oczywiście wjechał Playak. Playak to już liga, nie? Niestety pierwszy Play był średni i pierwszy Play kupiony został na giełdzie elektronicznej we Wrocławiu. Ja już wtedy byłem trochę bardziej świadomy, już czytałem PSX Extreme, takie gazetki Neo zbierałem, zresztą wiele tutaj nawet jest w czytelni. No i niestety pierwszy Play to był ten pierwszy model 1000, więc problem z nim był taki, że jego konstrukcja jest taka, że mamy laser za blisko zasilacza i ten przegrzewający się laser powodował problemy z odczytem, trzeba było tą konsolą albo pionowo, albo poziomo. Wyczytałem gdzieś w kawiarence internetowej, że trzeba rozebrać, wyczyścić laser. Tak rozebrałem, że urwałem wszystko w środku. No więc później Play'a nie było na 2 miesiące, ojciec schował do szafy, zaniósł do znajomego elektronika, on później to naprawił. Ja już nie ruszałem się, bałem tego naprawiać. Ale pierwszy PC-t, i tutaj też taka historia trochę z tobą związana. Mój pierwszy prawdziwy PC-t dostałem od mojej wtedy koleżanki, później narzeczonej żony, no Katarzyny, gdzieś tu Katarzyna jest. Jej tato pracował na Politechnice Wrocławskiej i dostał dużo mocniejszego PC-ta, wiecie, no doktoryzował się, tam ważne sprawy związane z tym i dostał super mocny PC i stary PC poszedł na odstawkę, ja go dostałem. Celeron 300 MHz, już wiedziałem, że trzeba go tam wyciągnąć, procesor, podmalować jedną nóżkę i można mieć Celeron 433 MHz. I zaczęły się pierwsze LAN party, bo mieliśmy osiedlówkę między blokami, tak go pociągnął. I w co graliśmy? Diablo 2. Tak? I wyobraź sobie, że jeszcze z lokalizacją polską. Tak jest. I później była wojna, bo jeszcze tak, część ekipy grała w Diablo, inna część ekipy w Gothica. My myśleliśmy, że w ogóle Gothic i Diablo to są polskie gry. Wiele osób do dzisiaj myśli, że Pirania jest polską firmą i że Gothic jest taką, wiecie, takim polskim kamieniem rozwoju właśnie tego, wiecie, takim czymś polskim. No niestety nie jest. To jest gra stricte niemiecka. No ale u nas się doskonale sprzedała. Nie wiem, czy jesteście fanami Gothica. Ktoś jest? Bardzo mnie to cieszy. Ja nie jestem. Jestem po drugiej stronie, bo jestem bardziej po stronie Diablo, ale doceniam. To nie jest tak. To nie jest tak. Nie hejtuję, doceniam. Słyszałem, że na Switcha ma wyjść teraz jakiś port Gothica. No właśnie. Ciekawe, nie jaki odnowiony, on tylko trochę... Nie, ma być zupełnie nowy. A to zupełnie nowy. Remake i remaster. Właśnie, tak. Więc dostaniemy starego Gothica z po prostu z podwyższoną rozdzielczością. No i wiecie, PC to już było, no... Internet osiedlowy, SDI dzielone na 30 komputerów, bo wszyscy mieli je. Zaczęły się... Ja już troszkę wiedziałem więcej, więc nauczyłem się, jak odcinać innym ludziom internet. Był taki magiczny program, nazywa się Netcat. Odpalała się cała tablica wszystkich komputerów i się lokalnie zaznaczałem, pyk, nikt nie ma internetu. Ja, Andrzej, miał internet, miałem całe pasmo dla siebie. No i później już poszło, nie? Już nowoczesność była, już właśnie, tak jak Łukasz wspominał, modyfikacje, czyli lepsze karty graficzne, a wtedy naprawdę to leciało bardzo szybko. W styczniu wychodziła nowa karta graficzna, pojawił się przecież GeForce 256, czyli pierwsza karta graficzna taka naprawdę już super NVIDIA, no oczywiście były wcześniej jeszcze RIVy. I to było coś niesamowitego, bo to zrobiło przetasowanie. W końcu PC-ty dogoniły Dreamcasta wtedy. I ta grafika już była na naprawdę wysokim poziomie. U mnie zaczęła się wtedy podejście do retro, czyli emulacja jak starych konsol, jak Super Nintendo. Wiele osób na PC-tach przegrało właśnie w te gry. Pierwszy raz wtedy przeszedłem Final Fantasy 6 Chrono Trigger z polską lokalizacją. Tam był taki moment, nie chcę nikogo ze Sosnowca obrazić, ale lokalizator, który to lokalizował, druga lokacja w grze to jest takie postapo. I tam ktoś mówił, że to tak brzydko jak w Sosnowcu. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ktoś tak sobie do tego nawiązał. Cudownie było. Tylko chciałem powiedzieć, że jest sporo osób, które jest Sosnowcem. Dlatego ja w żadnym... I już sobie nagrabiłem. Ale tak jak mówię... Sosnowiec górą. Okej. Słuchajcie, to jest tylko nawiązanie i przytoczenie tego, co było w grze. A tu kolega z Katowic już ręką kręci. Mamy ochronę, więc jakby coś, to spokojnie, nie? Spokojnie. No i to już poleciało, wiecie, PC-ty były takie, że można było te moduły zmieniać, karty graficzne, karty dźwiękowe. Przez wiele lat można było mieć bazę nawet w miarę starą. Ja miałem tego śmiesznego właśnie 433 podkręconego Celerona 300. I mimo tego, że miałem słaby procek, słabą pamięć, jeszcze chipset był VI, czyli taki niezbyt... Taki... Budżetowy. Taki... Prawie Pentium, nie? Prawie Pentium. No i tak średnio to działało, ale wiecie, mocniejsza karta graficzna dawała kopa, po prostu dawała kopa. Później pojawiały się GeForce dwójki i słynna seria GeForce 2 MX, czyli GeForce dla biedaków, brzydko tak brzmi, ale my to tak określaliśmy.
To były tanie karty graficzne, ale wszystko. GTA 3 na tym chodziło. Chodziło źle, ale chodziło. To było o, coś niesamowitego. Łukaszu, proszę. Znaczy, ja tylko tak wspomnę, że największe takie... Przepraszam, dziękuję. Największe oszustwo, jakie było zrobione, to było GeForce 4 MX. Tak, tak, tak. Bo wyszedł GeForce 4, który był bardzo dobrą kartą, a GeForce 4 MX to była karta gorsza nawet od GeForce 3. To był tak naprawdę przebrandowany GeForce 2. I ludzie kupowali te karty GeForce 4 i myśleli, że mają kartę najnowszej generacji, a de facto była to karta sprzed dwóch generacji i masa gier na tym nie chodziła. Te, które wykorzystywały ten Transform and Lighting silnik, te nowe Shadery, czy tam Derek X80 czy tam 7.0 wtedy jeszcze. Tak, tak, to tak. Pamiętam do dzisiaj, że naprawdę, ja akurat się wiesz, 4 byłem zaadaptowany, miałem dostęp do internetu, wiedziałem, co się święci, ja kupiłem sobie GeForce 4 Titanium. O, to bogactwo. Prawie innego, no, po prostu było 700 zł, więc powiedzmy, że wtedy ceny kart graficznych nie były takie jak dzisiaj. Ja chciałem tylko powiedzieć, że są tutaj na sali przedstawiciele NVIDII, to my tutaj mówimy o historii NVIDII, więc proszę docenić to. Tak. Ale życzymy sobie wszyscy powrotu do tamtych cen. Tak, tak, stanowczo, stanowczo. A przynajmniej do tych, co były z 5 lat temu. No, a jeszcze tak, jeśli chodzi o gry, stare gry, to ja pamiętam z Atari, może ktoś mi pomoże, była taka gra z kangurem. Skakało się kangurem i pamiętam, że ona była z 1983 roku. Nie wiem, czy kangaroo nie nazywała. Jakaś taka dziwna platformówka jest skakało się kangurem. To jest taka moja jedna z moich wspomnień. Oczywiście ja grałem we Freda, grałem w Misję, grałem w Hansa Klossa. Wtedy po prostu polecę robić gry na Atari, bo nic nikt nie robił. To były fajne gry. A węgiel w domu miałeś? Czy to miałem? Węgiel? Musisz być umawiać centralne. Tak, bo... Atari jest zbudowany z węgla i stali. Generalnie w dużym skrócie bez... powiedzmy, że komodorowcy się śmiali z osób, które posiadały małe Atari, bo w przypadku Atari mieliśmy dwa sprzęty. 8-bitowe małe Atari, czyli Atari 65XE i 800XL, które były bardzo bliźniejszymi sprzętami. Oczywiście są były jakieś tam różnice i później 16-bitowe Atariste, ale mówimy cały czas o małym Atari i była odwieczna wojna, wiecie, takie wojna konsolarzy, teraz się Xboxiarze biją z właśnie, może nie biją, na argumenty może. Na bezwiska raczej. Tak, fanie Xboxów się tłuką z fanami PlayStation, który robi, na które konsole są lepsze gry na Play, oczywiście. Andrzeju, że wojna ta wygląda w ten sposób, że jak zobaczysz sobie oceny Starfielda, tak, to... Tylko dlatego, że ta gra jest na Xboxie, to ma bardzo niskie oceny i tam, o, jak wydacie na PlayStation, to ma podwyższymy, nie, więc... No tak, to jest... Wcale wojny nie ma, nie? Nie, nie, oczywiście, oczywiście. Wejdźcie sobie na przykład na, nie wiem, jakąś stronę typu PPE czy inną tego typu, tam w komentarzach czasem jest takie cuda, można tylko odpalić sobie piwko i czytać komentarze, no cudowne rzeczy są. PPE dał Starfieldowi 10 na 10, żeby zdenerwować swoich fanów. My jesteśmy... Myśmy w ogóle się sprzedali, jak już kiedyś przeczytałem, myśmy się sprzedali. Znaczy, my sprzedajemy się w zależności od tego, jak powiemy dobrze o grze wydanej na przykład na Xboxa, to się sprzedaliśmy Microsoftowi, a jak powiemy coś o grze ładnie wyglądającej na PlayStation, no to sprzedaliśmy się Sony. Niestety nie sprzedaliśmy się nigdy Nintendo, znaczy nikt nie zarzucił. Nie ma dobrej frakcji Nintendo w Polsce. Nintendo są najbardziej fajni. Fani Nintendo są albo... Nie, takie mam wrażenie, że są osoby albo już nobliwe, dojrzałe, jak ja, albo bardzo młode, które jeszcze na przykład... A po środku się biją fani PlayStation 5 i Xboxa. Od zawsze było tak trochę, szło swoją... No, no, ale Nintendo, tak jest, oczywiście. Tak, Nintendo idzie swoją drogą, nie przejmuje się tym jakby głównym... No tak. Wiecie, czasem jest tak, że mówią właśnie o Nintendo, że na Switcha nie ma dobrych gier. Zobaczcie, jak na ile w 3 dni po premierze 15 milionów Zeldy się sprzedało? No, dziwne, a jakoś na innych konsolach tak się nie chwalą sprzedażą. Ciekawe, jak się sprzeda Starfield. Na innych konsolach nie ma Zeldy. No, nie ma Zeldy. Nie, no, oficjalnie nie ma Zeldy. Przez chwilę była na Xboxie, ale Microsoft zrobił... Czesanko i już nie ma trybu, nie ma emulacji, już oficjalnie oczywiście nie ma. Tryb deweloperski dalej działa, ale to trzeba wyłączać i odpalać konsolę ponownie, to jest upierdliwe, to nie jest fajna rzecz. No, ale wracając do właśnie retro... Była wojenka Atari Commodore, pamiętam, czytało się te wszystkie supery i wierszyki i komiksy, były piosenki właśnie, pokochałem Atari, było i ze stali. Tak, ja miałem Atari, a mój kolega miał IBM-a PCXT, który miał Herkulesa z bursztynowym monitorem. Tak, karta graficzna, tak. Miała dwa kolory mniej więcej. Dawało się na niej odpalić gry, które działały na kolorowych kartach, ale wymagało to takiego emulatora Color.com. Pamiętam do dzisiaj, że on uruchamiał każdą grą, która nie działała na Herkulesie na tym, nie? Color.com, taką komendę. I wtedy te kolory były jakoś tak dziwnie emulowane takim litteringiem. I pamiętam, że graliśmy w Digera na przykład.
To dzisiaj pamiętam te muzyczki z Diggera i też mam fajną anegdotkę związaną z grą Budokan, to była taka bijatyka. Kolega miał wersję gry Budokan, która nie była złamana, a to było takie dziwne zabezpieczenie, że pojawiał się jakiś symbol japoński, albo chyba japoński, bo to pewnie japońskie sztuki walki, jakiś japoński symbol i należało do niego dopasować z listy inny symbol. I mój kolega metodą prób i błędów doszedł w końcu do tego, jaki symbol odpowiada jakiemu symbolowi i stworzył taką sobie narysował na kartce takie rozwiązanie. I grało się z tą karteczką. Jak się pojawiało pytanie o zabezpieczenie, to się brało tą karteczkę i się patrzyło, aha, ten symbol odpowiada temu symbolowi i się wybierało i grało się dalej. Czyli takie były kiedyś zabezpieczenia wyższe gier. To ja pozwolę sobie dorzucić anegdotkę z gry Leisure Suit Larry na Amigę. To jest słynna przygodówka firmy Sierra. I ona wyszła na jednej dyskietce i wspomniana już tutaj pakroć osoba pana Mirka Czopy miała tę grę w oryginale na Amigę. Oryginały. Oryginał na Amigę i... Nie wiedziałem. Jeśli chciało się w nią zagrać, to trzeba było najpierw zdać test dorosłości, bo to jest gra tylko dla dorosłych. I tam jest taki quiz, na który trzeba odpowiedzieć i w założeniach ten quiz mogły zdać tylko osoby dorosłe, bo tylko osoby dorosłe miały odpowiednią wiedzę. Problem był taki, że to był quiz dla osób, które pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. No a ja czytam sobie już wtedy, całkiem nieźle czytałem po angielsku, no i czytam jakieś pytanie i zupełnie nie mam pojęcia, jaka jest odpowiedź, bo tak, nie mam internetu, nie wychowałem się w Stanach, więc pytanie były o rzeczy totalnie dla mnie abstrakcyjne, o jakieś kulturowe rzeczy. Afera Watergate. Afera Watergate to akurat każdy wiedział i wiedział mniej więcej. No tak, ale kontekstu nie było. Natomiast były pytania o to, co jakiś ówczesny celebryta zrobił w latach 70. z kimś tam, nie? Więc trzeba było metodą prób i błędów zdawać i jak się nie udało, to gra się wyłączała. Trzeba było włączyć komputer ponownie i znowu. I tak były trzy próby chyba. Trzeba było odpowiedzieć na trzy pytania. Tak. Ostatecznie też spisaliśmy te odpowiedzi. Były też, można było na giełdzie we Wrocławiu znaleźć taki opis przejścia. Również odpowiedziałem na wszystkie te pytania. To w ogóle też był giełda wrocławska, to jest zupełnie inna sprawa. Chyba trzeba będzie osobno nagrać materiał. Od razu zareklamuję. Będzie materiał. Słuchajcie. Po premierze gry Witchfire, która ma wczesny dostęp bodajże 20 września, jestem umówiony z Adrianem Chmielarzem na długi podcast o dawnych czasach, więc będzie i o Witchfire, ale będzie też o giełdzie wrocławskiej, na której poznałem Adriana, gdzie sprzedawał gry spiracone na ZX Spectrum. Będzie na pewno o początkach Metropolisu i tak dalej, więc od razu zapowiadam, to prawdopodobnie będzie końcówka września albo początek października. Duży odcinek. Ja się wiele lat po graniu z tego Larego, bo ja też ten quiz pamiętam dobrze, jak mnie bolał, to okazało się, że był jakiś skrót, chyba Alt-Shift-X się piskało i wtedy można było go pominąć. O, sobie. A gra jeszcze w ogóle miała coś takiego, co nazywało się boski, czyli przycisk szefa, czyli szef idzie, tak. Klikamy ten boski i okazało się jakiś arfret, jakiś tam wykres, ale na przykład okazało się, że na przykład to był wykres, na którym były zaznaczone proporcje używania prezerwatyw lubrykowanych i nielubrykowanych. Więc to były tak, można było się przed szefem niżej topić. Bo Leisure Suit Larry to ogólnie taka gra z dużym podtekstem erotycznym, co prawda sprośna. Bardzo sprośna, grafika w pierwszej edycji raczej też była bardzo prosta i tam bardzo wyobraźnie działała. Umowna dosyć. Natomiast już w kolejnych edycjach to było super, super. Aż do części siódmej Miłość na fali, która w ogóle wyszła w polskiej wersji pełnej lokalizacji. Z pełnej lokalizacji z Jerzem Szturem i Katarzyną Figurą, więc no. Był rok 2000, czyli ledwie 23 lata temu. Tak jest. Ja dodam tylko, że a propos giełdy i solucji, to często właśnie można było kupić do, no wiecie, tak jak wspominaliśmy, rzadko kto widział oryginały w tamtych latach. I można było kupić spokojnie na giełdzie kserówki właśnie z solucjami do gier i z różnymi kodami, aby te gry odpalić. No bo były te zabezpieczenia właśnie kontekstowe, które musieliśmy wypełnić, żeby grę odpalić. Oczywiście sprytni hakerzy je często hakowali i wystarczyło wpisać cokolwiek i gra przychodziła. Ale jak były takie, wiecie, chamskie kopie jeden do jednego, no to bez oryginalnej instrukcji, żeby bez kopii, to no nie było szansy, więc takie rzeczy można było osobno na giełdzie kupić. Ja osobiście nie pamiętam, ale dostałem. I jeszcze jedna rzecz a propos giełdy. Mam tutaj gdzieś, chyba są, później wam pokażę, mam gry Techlandu. Tylko gry Techlandu, które były właśnie sprzedawane, jak Techland zajmował się dystrybucją właśnie na giełdzie. Więc to jest super ciekawe. Pan Marchewka, czyli szef Techlandu. Miliarder.
miliarder, tak? Wrocławski miliarder. Znaczy on chyba z Ostrowa pochodził w ogóle. Zresztą to jest mój rówieśnik, popatrzcie. I do czego doszedł? Zaczynając od piracenia gier tak naprawdę. No tak, CD Projekt to jest firma, która zaczynała od kopiowania gier na giełdzie na Grzybowskiej. Jak już znałem Michała Ksińskiego i Marcina Niemińskiego, to sobie przypomniałem, że ja poznałem Michała kopiując od niego gry na Commodore 64 na giełdzie na Grzybowskiej w Warszawie w roku 89 bodajże. Amerykański syn po polsku, tak? Na szczęście nie było prawa autorskie. Proszę, tak. Chciałbym jeszcze dodać, że to było wówczas w pełni legalne. Do 93 roku to było w Polsce absolutnie legalne, można było kopiować, bo nie było po prostu prawa autorskiego tak skreślonego, aby w jakiś sposób penalizować kopiowanie własności intelektualnej. Tak, i na przykład ja akurat pochodzę z mojego miasteczka, które jest na takim uboczu, że w pobliżu nie było żadnego dużego miasta, bo najbliższe miasto Rzeszów jest jakieś 80 km oddalone, więc tam nie jeździłem po żadne rzeczy, byłem za mały. Ale miałem też taki sklep, zwołał się to studio komputerowe Amicus i tam można było sobie właśnie wybierać, była taka lista, wiecie, zafoliowane strony, czytało się opisy gier i się wybierało, co się chciało dostać. A jak weszła ta ustawa antypiracka, to przez kilka miesięcy ten sprzedawca zrobił coś takiego, że pozwalał zrobić coś takiego, co to nazywało, że to jest jakby nie wiem, zapoznanie się z grą. I się siadało przy komputerze i tam samemu się odpalało ich skopić, to samemu kopiowało. Czyli jakby on miał czyste ręce, bo on tylko udostępnił grę do obejrzenia. A to, że ktoś, jak on nie patrzył, to sobie on skopiował ich skopi, to on nic nie wiedział. Ale generalnie widać było, że tak potem się już bał i po prostu przestał to robić. Ja się nie dziwię, ale z parę miesięcy po wejściu tej ustawy można było sobie przyjść i wziąć grę do obejrzenia i tam ją sobie kopiować na ich skopi. A jeszcze powiem historię, która mnie bardzo zraziła do oryginalnych gier na wiele lat, bo kupiłem na Amigę, kupiłem sobie oryginalną grę Frontier N2 i to było polskie wydanie, firma Mirage i w ogóle była tam instrukcja do gry, która była przetłumaczona, wszystko tam było przetłumaczone na polski, łącznie z nazwami statków. Na przykład był statek Pustułka, jakiś tam statek Kos. Oczywiście w grze to nie było przetłumaczone, więc nie było wiadomo, były opisy wszystkich statków po polsku, z nazwami po polsku i nie wiadomo było w ogóle, które opisy którego statku, jak się nie zdało na pamięć nazw ptaków. No i w ogóle też nie wiem, Anakonda, Kobra, można było się domyślić, na przykład był Kestrel i to była Pustułka chyba. Ja do dzisiaj pamiętam, że Kestrel, nauczyłem się w sumie, to fajnie, dzięki Mirage. Ale tak, i w ogóle były tam, gra miała, wersja oryginalna miała bugi, które nie miał Pirat na przykład. Ja miałem Pirata i miałem porównanie i kończyło się tak, że grałem na Piracie po prostu, bo był lepszy. No i to mnie bardzo zniechęciło do oryginalnych gier, ale potem już się do nich wróciłem. Nie no, wiadomo. Jakoś nie było stać na nie. No akurat właśnie, jeżeli chodzi o oprogramowanie i sferę związaną troszkę z piractwem, trochę z tym, co się teraz dzieje, no to trochę nasze prawo nie nadąża na tym, no bo popatrzcie, za nami mamy masę sprzętu, na którym są gry i do wielu tych gier, no niestety dostępu w tej chwili nie ma. Mamy, za wami dosłownie są tutaj konsole Neo Retro, czyli sprzęty, które mają już licencjowane gry w środku, w większości w dobrym stanie, no może poza niektórymi adgamesami, gdzie tam po prostu jest masakra, ale możemy sobie do tych gier wrócić i jakbyśmy mieli je kupić na wolnym rynku, tak z drugiej ręki, bo raczej ich nowych nie kupimy, a jako nowe to już w ogóle byłby, wiecie, funkielnówka folii to są ceny straszne. No i jest cały czas problem teraz z tym naszym, nawet nie naszym polskim prawem, ale generalnie z prawem autorskim, które nie nadąża za tym, co się dzieje. I tak jak mamy tutaj właśnie na wystawach, możemy sobie zagrać w różne gry. No to jest troszeczkę kontrowersyjne z niektórych stron, jakby na to popatrzeć, bo na przykład ktoś sobie przynosi Amigę, przynosi pudło z dyskietkami. Ja nie wiem teraz, czy to w tej chwili jest legalne, czy jest nielegalne. To były dyskietki, które były produkowane przed wejściem ustawy, ale posiadamy je teraz, więc no prawo jest generalnie dosyć problematyczne. Dalej nie mamy w polskim prawie możliwości używania aplikacji porzuconych. Nie ma w polskim prawie tego porzucenia. W żadnym tygodniu. No właśnie. I trochę szkoda też, bo to byłoby coś, co mogłoby wiele rzeczy uprościć. Szczęście, że mamy GOGa. Tam ludzie siedzą, załatwiają te licencje, szukają prawowitych właścicieli kodów źródłowych, szukają twórców muzyki do tych gier, bo jeszcze problem jest taki, że w wielu grach licencjonowanie jest rozbite nie tylko na wydawcę, który tę grę wydał, ale niestety za ścieżkę dźwiękową coś ostatnio ze Steama wyleciało. Gitarzy, że jakiś czas temu chyba wyleciała chyba czwórka, jak będziemy mieli, i wróciła chwilę później, bo pewne utwory musiały wylecieć ze ścieżki dźwiękowej i wrócić zamienione na inne, bo niestety, wiecie, prawa autorskie na muzykę się skończyło. MGS trzeci też wyleciał, bo były w MGS trzeci mamy zawarte, jak graliście, mamy filmy z archiwum jakiegoś tam amerykańskiego, właśnie tam różne sprawy wojskowe. No i niestety prawa do tego się skończyły,
Tak, musiała wylecieć. Chwilę później oczywiście prawa ponownie wróciły, no i będzie teraz remake, znaczy nawet nie remake, teraz będzie wersja HD chyba. Remake będzie też. To dotyczy także na przykład polskich wersji gier, akurat to się zajmuje, bo na GOG-u możecie kupić stare gry sprzed lat i często te gry nie mają polskich wersji, mimo że te, że były polskie wersje. Ostatnio się dowiedziałem na przykład, że taka gra Giants, Obywatel, czy też Citizen Kabuto. Świetna gra, którą miałem przyjemność robić na język polski, nie ma na GOG-u polskiej wersji. I gdzieś trafiłem na wywiad z twórcami GOG-a, czy też z przedstawicielami GOG-a, którzy twierdzą, że oni nie mają praw do tego, do tej lokalizacji. Wydaje mi się, że ja je mam, bo ja tą lokalizację robiłem, ja chętnie przekażę. Jest sporo takich tu, że jak sobie przypomnę, jak ja robiłem jeszcze na samym początku, jak CD Projekt nie miał działu lokalizacji takiego, który pilnował umów z prawami autorskimi, że bardzo możliwe jest to, że oni nie wydają tych gier po polsku, dlatego, żeby się na wszelki wypadek zabezpieczyć, czyli gdybym ja się na przykład, lub ktokolwiek inny dowiedział, że oni użyli polskiej wersji, to teoretycznie mógłbym im wytoczyć proces, teoretycznie. Tak sobie myślę, nie jestem prawnikiem, więc jeśli... Znaczy się, że tantiemy się szykują. Nie wiem. Znaczy ja bym bardzo chciał, żeby akurat Giant Citizen Kabuto wyszedł po polsku, bo jestem z tej wersji bardzo dumny i tam jest mnóstwo świetnych odzywek i świetnych tekstów. Zresztą ja robiłem tylko tłumaczenie i no i tyle. Tam było jeszcze studio nagraniowe. Oczywiście, tak. Które robiło dubbing, znakomity zresztą, do tej gry. Ale właśnie tak sądzę, że brak pewnych gier dostępnych w wolnym obiegu, nie wolnym, dostępnych do kupna, starych gier, wynika z tego, że są zagmatwane sprawy prawne. Licencyjne, to jest masakra. No niestety. I tutaj bardzo jest ważne to, co mamy zapisane w dodatkach, czyli prezerwacja, zachowanie starych tytułów. Jakiś czas temu była wiadomość taka, że Nintendo zamyka swoje sklepy do DS-a, do 3DS-a i innych konsol. I grupa fanów Nintendo postanowiła wszystko to zarchiwizować, wykupić wszystkie elementy, które były dostępne w sklepach. Tam wyszło kilkadziesiąt tysięcy dolarów chyba za to. I zgrali to, zgrywali to przez kilka czy kilkanaście miesięcy, bo jeśli ktokolwiek próbował kiedyś korzystać z infrastruktury Nintendo, to... Pierwsza klasa. Robi wszystko, żeby was zniechęcić do tego, żebyście kupowali później cokolwiek. Przynajmniej tak robiło w przypadku konsol przenośnych swoich 3DS-a. No jeszcze 3DS miał od Wii U, 3DS, no tam się te gry pobierały długo. Tam jest, pamiętasz jak było w 3DS-ie, jeszcze to była taka animacja z tymi owockami? Nie było w ogóle informacji, ile kilobajtów... Nie, nic nie było wiadomo. Owocki. Ile bloków ma i był Mario, który zbierał chyba... Owoce, czy coś owoce takiego było? Były wrzucane do jakiejś skrzynki owoce, które zapełniały tę skrzynkę i jak skrzynka była pełna, udało mi się pobrać grę, ale... Ale czyli nie czekać. Tak, tylko pobrałeś grę, ale nie masz miejsca, żeby ją rozpakować jeszcze. Tak. Było dziwnie, ale w przyszłym roku jeszcze będzie zamknięty chyba w lipcu sklep oryginalny Xboxa 360. Więc też trzeba będzie to... Ale już... Jakieś prezerwacje. Już jest zrobione, jak ktoś kojarzy Xboxa 360 i jego scenę, są takie tematy jak RGH, kiedyś były nagrywki, ktoś już to ogarnął. Zresztą wydaje mi się, że Microsoft, nawet jak zamknie sklep na Xboxa 360, to co da się, to jeszcze będzie przeportowane. Microsoft ma takie dobre podejście, że Phil Spencer, który jest szefem Xboxa, teraz w komentarzach będzie, że o, znowu Microsoft was kupił. Ale niektóre rzeczy robią dobrze. No, to, że gier nie wydają, no to trudno, ale przynajmniej inne rzeczy robią dobrze. Ale oni mają bardzo dobre podejście akurat do utrzymania w obiegu gier jeszcze z pierwszego Xboxa. I to jest że możemy sobie na Xboxie One, X-ie czy S-ie zagrać w gry z pierwszego Xboxa. Tak. Już idę, już lecę. Proszę podejść, proszę. W ogóle to mam wrażenie, że najwięcej dla zachowania starych gier to zrobili piraci. Richard Chardzi, nie zgadzasz się? Proszę. Czy ja bym jeszcze chciał powiedzieć... Kamery, proszę. Which is yours. Ja bym chciał powiedzieć, że w ogóle cała ta sytuacja z archiwizacją tych wszystkich starych rzeczy, nie tylko gier, ale książek jest bardzo taka kontrowersyjna i ostatnio z tego, co czytałem, była bardzo mocny atak na Internet Archive, że tam mają zamiar je zamknąć, bo się jakieś tam wydawnictwa doczepiły do tego, że tam są skany ich książek i że to nie może tak być. I tak samo jest zresztą z tymi retrogrami, że bardzo dużo takich inicjatyw jest uwalanych
w zarodku, czego pięknym przykładem jest właśnie Poet Super Mario Bros. Na C64, który został uwalony przez Nintendo 3 dni po wyjściu, kiedy facet robił to przez 7 lat po godzinach i 3 dni po tym, jak wypuścił to w lód dosłownie, to się odezwali prawnicy z Nintendo i macie to natychmiast usunę. Tak bywa niestety. Nintendo jest może i piękną firmą pod kątem wydawania cudownej treści, ale niestety pilnuje swojego, już to była akcja. Jak się streamuje cokolwiek z Nintendo, trzeba uważać. Trzeba uważać, Nintendo może przyjść, powiedzieć, a basta. Nie dość, że monetyzację wytnie na dzień dobry, jeszcze każe sobie za to płacić, albo każe tylko chce ściągnąć ten materiał, a to przecież dla nich jest promocja. To, że Richard będzie strumykował grę Nintendo, to przecież dla Nintendo jest to, czy dla wydawcy, który wydaje na platformie Nintendo jakąś grę na Switcha, to jest tylko promocja. Ja tylko dodam, że wszystkie transmisje gier z Nintendo mają od razu z marszu wydział do monetyzacji. Ale to i tak lepiej niż Apple, bo jak ja próbowałem streamować, to chyba zresztą też, jak próbowaliśmy streamować konferencję Apple, na której pokazywali Apple Vision Pro, to nam po prostu zrzucili streama i dali ostrzeżenie. Tak, była taka sytuacja, chcieliśmy zademonstrować, chcieliśmy komentować na żywo. Transmisję na żywo, gdzie Apple pokazywał swoje gogle, no i w pewnym momencie cała transmisja siadła. Nie, jeszcze zanim doszło do prezentacji gogli, tak. Jakaś komórka odpowiedzialna za działania Apple'a na naszym rynku ucięła wszystko, więc... I jeszcze dali, nie wiem czy tobie dali, mi dali takie ostrzeżenie, taki strike. Wiesz, że jak taki community guideline strike, że jeżeli bym w ciągu tam pół roku zebrał jeszcze taki jeden albo dwa strajki, to by mi po prostu kanał zamknęli. A to nie, to ja tak... No to dostałem. Gratuluję, to fajnie. Myśmy dostali takiego strajka na naszym kanale. Do widzę. Nie, ale to Apple jest gorsze. To było Apple. To był Apple. Apple jeszcze gorsze. No. Ile było temu? 3 dni temu Ryszard mi wysyła informację, że YouTube się doczekuje do filmu, który robiłem z Jakub z odnośnie z twórcą haka do bez klasika z Arturem, bo jakaś treść im się nie spodobała i niestety nie mamy informacji, co się tam wydarzyło. Po prostu im się to nie podoba, film jest ukryty na YouTubie. Zobaczymy, co z tego będzie, trzeba będzie się odwołać i oczywiście pewnie całą monetyzację sobie zabiorą z tego, no bo dlaczego nie zabrać. Ja tylko dodam jeszcze a propos Arvi Borg. Najgorsze jest to, że oni robią fajne roboty. Wiadomo, że to jest takie z dwóch stron fajne. Z jednej strony ważne dla nas, żeby to archiwizować, bo dzieła kultury są ważne. A są na przykład takie dzieła kultury, o których ja nigdy na przykład słyszałem, wy mogliście nie słyszeć. Jest na przykład taka gra, Ryszard słyszał ostatnio o tym rozmawialiśmy, Żmija, chyba na peceta. To stworzyła jedna osoba, a grało 5 osób w Polsce na tą grę. Gdzieś w Polsce jedna dyskietka krąży, ktoś jej nie chce sprzedać, oryginalną tą grą. Mam kolegę z Gdańska, który zbiera tylko polskie retrogry, tylko polskie. I jest mega problem, bo osoba, która teraz ją posiada tą grę, nie chce jej sprzedać. Nawet nie chce jej grać, żeby można było ją zarchiwizować w jakikolwiek sposób, no tak czuła, takie podejście. Zaraz mu dyskietka padnie. Tak może być, wiecie, gdzieś postawię kogoś Mika i zaraz nie będzie dyskietki, nie? Właśnie. To też jest problem taki, że taka gra mogłaby się znaleźć w internecie choćby po to, żeby pokazać. Owszem, zobaczy to może 10, 20, 30 osób, ale to jest ważne w tym punkcie, żeby te działy dzieło kultury, powiedzmy, że w jakiś sposób kontrowersyjne, czy mało ważne. Dla nas może mało ważne, bo mogłoby być bardzo ważne, dlatego twórcy, który to stworzy, mógłby być czymś przełomowym, mógł na przykład pokochać game dev i teraz pracować w dużej korporacji, być częścią tego całego naszego game devu, który teraz się dzieje w Polsce, więc to mogło być coś ważnego. No i takie rzeczy mogą przepaść. No i coś. No jest Artfork, jeżeli nie będzie, to jeszcze jest Zatoka Sztuki. Zatoka Sztuki. Tam również można takie rzeczy znaleźć. Niestety też można znaleźć rzeczy, które nie powinny tam się znaleźć. No właśnie, ja czasem jak widzę coś na Archive.org, to się aż dziwię, jakim którym to działa. W sensie, ja się cieszę, ale mam wrażenie, że to są rzeczy, które nie powinny tam się znaleźć. W sensie, nie powinny zgodnie z naszym źle działającym prawem autorskim. No. Bo ogólnie to powinny. Ale marzyłbym sobie, żeby kiedyś ktoś fajny i ogarnął się i stworzył jakąś inicjatywę, jakiś lobbying, który byłby mocniejszy od lobbingu tych korporacji i po prostu, żeby przeszły jakieś prawa, które by zakazywały właśnie, nie wiem, żeby prawa wygasały po już tam latach i można było po prostu przechodziły do domeny publicznej. Ale nie tam po 1000 lat, jak teraz, przesadzam oczywiście, tylko wcześniej. Albo na przykład, jeśli firmy się nie potrafią dogadać, czy jest prawo, no to prawo jest niczyje. Jakby nie dogadaliście się, no to sorry. No. Książki bodaje, że po 70 latach przechodzą. Po śmierci autora chyba. I 70 lat. A co jak są spadkobiercy? To nieważne. Na przykład Puchatek jest teraz w domenie publicznej i każdy może wykorzystać postać Kubusia Puchatka, ale tego książkowego, nie tego Disneyowego, tylko oczywiście. Tego książkowego do robienia swoich dzieł i chociażby powstał horror o Kubusiu Puchatku. Pewnie za jakiś czas także twórczość Tolkiena do domeny publicznej.
domenie publicznej jest twórczość Lovecrafta i tak dalej. Ale moi drodzy, zaczęliśmy od retro, skończyliśmy na prezerwacji, ale czas nas goni powoli. Mamy jeszcze parę pytania. To może przeznaczymy pytania? Na ewentualne pytania. Andrzej. Jasne. Jakieś macie pytania? Czy jakieś macie pytania? Jest tam kolejny proszę. Podnosi. Już daję mikrofon, jakbyście podali do tyłu. Ja mam bardzo trochę techniczne pytanie, ponieważ właściwie odbiór trzeciego Baldur's Gate w stosunku do tego, jak Baldur's Gate zmierza się z tym, jaką legendę stworzył tak naprawdę ta trójka, ponieważ mechanicznie to jednak Larian Studios trochę zerżnęło typowo ze swoich Original Sinsów, ale jak w Państwa opinii wykonuje całą resztę? Ja za mało grałem w Baldura, żeby się tak wypowiadać, bo chociaż kupiłem tę grę we wczesnym dostępie, bo miałem nadzieję pracować nad polską wersją, to też się nie udało, to uważam, że to jest tytuł bardzo potrzebny, mimo że wykorzystuje mechaniki rzeczywiście znane z Original Sin, to robi to w sposób uroczy czasami, symulacja rzutów kostką i tym podobne, które daje klimatu uczestniczenia w sesji RPG-owej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj akurat system tak bardzo ważny nie jest, a ważna jest opowieść i sposób jej przedstawienia. A tutaj twórcy z Lariana naprawdę postawili wysoko poprzeczkę i swojej konkurencji. Mimo że cały czas są błędy i poprawiane są te błędy, to i tak i tych lokacji nie ma może tak dużo jak w Fieldzie, to jakość prowadzenia opowieści, jakość dialogów, chociaż może nie wszystko. Część dialogów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no i mamy poczucie tej przygody, czego niektórym grom, mam wrażenie, brakuje. Więc jeśli o mnie chodzi, to Baldur może być dobrym prognostykiem na przyszłość, chociaż widać też, że niektórzy twórcy gier tak zwanych AAA, potrójnych A, bardzo się zżymają na sukces Baldura. Hej, że to jest, bo gdzieś widziałem reakcje deweloperów z innych firm, że Baldur to w ogóle taki średni, nie? My to dopiero zrobimy. Oby zrobili lepszą. Ja nie grałem, ale się wypowiem. Moja żona ma 45 godzin, mówi, że jest spoko, jest wielką fanką poprzednich Baldurów. Zresztą mam jedną kolekcjonerkę, która jest podpisana przez jednego lokalizatora tej gry. Tak. Więc mogę tylko tyle powiedzieć, że gra. Ja nie wiem, kiedy te godziny lecą. Lecą, pytam, jest 15 godzin. Zaraz już jest 30, już jest 45 na dzień, bo teraz jest organizacja festiwalu, więc na razie Baldur jest na boku. Ale ma bardzo dobre odczucia i wydaje mi się, że chyba w tym roku jeszcze kupimy tą piękną kolekcjonerkę, która została wydana. Tak. Jest taki prykaz, sugestia, więc prawdopodobnie czy chce, czy nie chce, pod choinkę trzeba kupić, więc są same z dyby. Ja się wypowiem jako osoba, która nigdy wcześniej nie grała w żadną grę z uniwersum Baldura, nie gra w ogóle w gry CRPG, nie gra w gry z falką turową. Baldur mnie niesamowicie wciągnął i w ogóle nie wiem też, kiedy godziny lecą. Więc nawet taka osoba, która nie miała tej pory do czynienia z takimi grami, nawet nie przepadła za takimi grami, wciągnęła się w Baldura, myślę, że to jest chyba najlepsza rekomendacja dla tej gry. Ja przecież to jest niesamowite osiągnięcie, co się dało zrobić. Wiem, że w tym trzecim akcie słaba bardzo wydajność, jest dużo bugów, im więcej jakby w grę, tym więcej bugów, zwłaszcza pod koniec. Ale na przykład pierwszy akt tej gry to jest po prostu absolutne mistrzostwo, bo twórcy mieli najwięcej czasu na dopracowanie. A pierwszy akt mimo to spędzić kilkadziesiąt godzin. Eksplorując cały świat, bo jest bardzo gęsty, on jest mały, ale jest niesamowicie gęsty. A modele postaci, pomijacie sobie modele postaci w Starfieldzie i Baldurze. Tutaj mamy jakąś frakcję antystarfieldową. Jest, Starfield też jest bardzo fajny, jest też w porządku, też niego gram. Ale no jednak ten aspekt jest taki bardzo betezdowy w tej grze. No. Grając Starfielda plujesz użytkownikom PlayStation 5 w twarz. A grając, nie wiem, w Baldura to co robię? Plujesz w twarz użytkownikom Xboxa, bo na razie nie mam. Mają dostać, tak, ale są problemy z Series S, a mówiliśmy o tym. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzięki. Jak wam się wydaje, następnego Wiedźmina CD Projekt dowiozą czy spieprzą? No bo ostatnio to mam wrażenie, że oni się głównie zajmują tym, żeby kultywować kulturę woke u siebie, a tak grami to tak średnio. Jak wam się wydaje? Sądzę, że dowiozą. Na pewno dowiozą scenariuszowo. Takie mam przekonanie, że jak patrzę na gry CD Projektu, tam jest więcej jakości w dialogach, jest mnóstwo jakości w tym, jak wyglądają nawet poboczne misje, które często są lepsze niż
misje główne w innych grach i pod tym względem będzie dobrze. Na pewno będzie miliard razy lepiej niż serial Netflixa. Takiego jestem 100% pewien. Mamy tak naprawdę dwie gry, co najmniej tworzone w uniwersum, czyli mamy odnowionego Wiedźmina pierwszego, który powstaje, oraz mamy Wiedźmina czwartego. I nie wiem, która z gier będzie pierwsza. Pierwszym się zajmuje Pulse Theory pod kuratelą CD Projektu, a tego czwórkę robi sam CD Projekt. Sądzę, patrząc na to, jak szybko, w cudzysłowie, pracują nad grami w CD Projekcie, że ten Wiedźmin pierwszy odnowiony wyjdzie pierwszy i... Z tego co pamiętam, to ktoś z CD Projektu mówił, że Wiedźmin ten remake powstanie jakby później, bo bazą dla niego będzie ta czwórka i na bazie czwórki powstanie ten remake. Tak pamiętam. To znaczy, że nigdy nie powstaje? Nie, troszkę się nabijam, ale sądzę, że... jak patrzymy na to, jak gry wydaje CD Projekt teraz i jak wielkie zamieszanie robi, jak stał się firmą światową, kiedy Wiedźmin trzeci wychodził, to jeszcze tak naprawdę, mimo że już mieliśmy dwie dobre części przedtem, to na świecie nie było takiego pumu na CD Projekt. I to była firma odbierana jako przyjazna graczom, przyjazna społeczności. Później, jak wiemy, to się zmieniło głównie z powodu Cyberpunka i jego niefortunnej dość premiery. Natomiast zobaczymy, jak zrobi to teraz to widmo wolności. Wygląda to nieźle, natomiast ja zdecydowanie bardziej czekam na Wiedźmina i spodziewam się, że to może być dobra gra i tam nie będzie za dużo wtrętów. I że może... Życzyłbym sobie, żeby wciągnęli na pokład pana Andrzeja, który wiemy pisze kolejną książkę, w przyszłym roku premiera kolejnego Wiedźmina jest. I jakby oni wciągnęli po tych latach niesnasek i dogryzania sobie wzajemnego pana Andrzeja na pokład, nawet jako reklamę tego, to mógłby być bardzo dobry, taki bardzo dobry ruch marketingowy. A gdyby on jeszcze napisał jakiś taki taki, nie wiem, taką misję poboczną w klimacie opowiadań wiedźmińskich, to już w ogóle byłoby mistrzostwo. Więc ja sądzę, że Wiedźmin CD Projektowy dowiedzie, jak powstanie, w dużej jak, dowiedzie bardziej niż Cyberpunk, przynajmniej dla mnie. To ja tylko dodam jedną moją małą opinię. Mamy tylko dwie gry wydawane przez Redów. Mamy Wiedźmina i Cyberpunka. Jeżeli Cyberpunk okaże się jednak średnią grą, to no nie ma wyboru. Jeżeli Wiedźmin nie dociągnie, to może być naprawdę nieciekawie. Giełda ich dojedzie, fani ich dojadą i będzie fatalnie, więc wydaje mi się, że no to musi się udać. To po prostu musi się udać i ja trzymam kciuki. Cześć. Ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Oczywiście tą grę trzeba będzie zagrać. Czekam oczywiście na dodatek najnowszy do Cyberpunka. Kupię go zarówno na Xboxa, na Playa nie mam listy i na PC tak kupię, więc czekamy, zobaczymy jak to będzie. Ja trzymam kciuki, żeby było dobrze i mam nadzieję, że na premierę zarówno dodatek Cyberpunka, który wydaje się będzie czymś naprawdę dobrym i poprawi, to będzie dosłownie Cyberpunk 2.0. Sam Wiedźmin, no będzie takie ciśnienie na tą grę, że będą musieli przynajmniej w tym dniu zerowym start tej gry za parę lat, to musi się trzymać kupy, bo będzie niedobrze. Wątpię, żeby chcieli powtórzyć ponownie tłumaczenia, że im serwery zostały zhakowane, że tutaj nie dowieźli, że testowali. I jest jeden problem jeszcze, mały. To jest Unreal Engine 5. Jak pokazuje aktualna generacja, nie jest za dobrze. Niektóre gry wyglądają pięknie, ale niestety cierpimy na 30 klatek, rozdzielczości Full HD. Słynne 8K to nie ma szans, tylko w małych indykach. I niestety 60 klatek nie widzę w tej grze. Na pewno nie będzie. A co będzie, no zobaczymy. Zanim przegrałem ci mikrofon, to jeszcze dodam, że nie wiadomo, kiedy ta gra wejdzie. Możliwe, że już będzie Unreal... Że będzie Unreal 7 już, kiedy będzie Wiedźmin, więc tak naprawdę nie mamy o czym mówić tutaj. Ja tylko dodam, żeby nie zrobili tego samego błędu i nie przenieśli to na dwie platformy. Żebyśmy zostali na przełomie dwóch konsol, które się pojawią. Bo jeżeli to będzie za kilka lat, czyli załóżmy za 3-4 lata, kiedy może się pojawić PlayStation 6 i Xbox, Jakiś, nie wiemy, długa nazwa będzie na pewno, nie fajna. No więc zobaczymy, co to będzie, ale ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. Bo to jednak polska firma, już globalna w tej chwili.
Ja tylko mam nadzieję, że Wiedźmin 4 będzie na wrocławiański, a jeśli ktoś uważa, że tam jest za dużo polityki, to niech przeczyta sobie sagę wiedźmińską, to tylko się może zdziwić. Dobrze, moi drodzy, bo już jest Andrzeja zabolało serce, bo tam coś pękło, poszło, więc pewnie będzie chciał zaraz sprawdzić, co się stało. I będziemy już kończyć, bo nas czas goni też. Natomiast będziemy też krążyć tutaj. Będziemy krążyć, jak ktoś chce pogadać, przebić piątkę czy cokolwiek, by zrobić sobie zdjęcie z Andrzejem. To zapraszamy serdecznie i oczywiście koniecznie, jako że jest z nami przedstawiciel podcastu M-Kwadrat, cała ekipa M-Kwadrat tam, którą witamy i machamy do niej, to zapraszamy do słuchania M-Kwadratu, znakomity podcast. Proszę? No i oczywiście też naszego kochanego Kadukowo, który wspiera nas od lat. Stary gracz, podcast starego gracza, który przyjechał ze samej stolicy przyjechał. I to jest człowiek o najbardziej aksamitnym głosie w podcaście, więc koniecznie słuchajcie, to jest dla samego głosu, naprawdę. Chociaż cudowne treści też. Naszego wspaniałego muzyka, Katoda, którego koncert zapraszamy o godzinie... 21. O 21 w herbaciarni będzie Katod. To jest... To będzie szał, szaleństwo. No jest i będzie, a przed, tuż przed Katodem będzie nasz Dapit Drog, który będzie rapował dla was specjalnie. I słuchajcie też Dapitu Podcast, bo to kapitalny człowiek z mnóstwem... Ty był świetny gościu Dapita. Słuchajcie, posłuchajcie ostatniego wywiadu z Ryszardem u Dapita. Tam był taki temat, czy Ryszard się czuje Gandalfem polskiego GMD-u. I ja tak właśnie mam teraz kusanego w telefonie. Jak Ryszard dzwoni, Ryszard Gandalf polski GR. I tym wesołym zakończeniem zakończmy. Dziękujemy wam bardzo. Widzimy się na przyszłym rekreterze. Trzymajcie się.